Iskra! Ej! Ode, Juka,
Gabryś, gdzie twoja czapka? No ubierz ją. Gabryś. Co on tego dał 10 razy w ramek? Tak,
Ja mam tyle miejsca, że mogę zaparkować wszędzie. Panie, Jest Kamil. Czerwona. Szeroko, szeroko. A, szeroko, szeroko. Pomału.
Jedzie tylko tu. Dawid twierdzi, że to upchnęło. Upchnęłaś to? Babie zawsze tak robią, no. Jacek trzecia. To będzie musiał teraz robić czwartego. Nie powiedział, że zamyka fabrykę, bo to będzie czwarta. Nie wyrobi. Nie. Ja mówię tak, to jechaliśmy do lekarza. A jeszcze mała mówi. Będę miała szóstrzyczkę, nie? Środę mówię, o czym jechałem do lekarza. Jak mówiłem, no to chłopak, nie? Braciszka. I teraz powiedziałeś, że jeszcze mi szóstrzyczkę. Pojechała, bo dzień miała, potem za dwa albo za trzy. Pojechała do drugiego. No tak, to się załamałem. Wczoraj gadałem z Maćkiem, co Maćkiem mówił, jego typa chłopak, ale cały czas się dupą obraca i też nie wie, nie jest pewny. Ale to już jest koniec sierpnia. Ma termin, tak samo w sumie moja Kasia, moja ma 20 sierpnia. Tylko u mnie już było 5 miesięcy wiadomo, to chłopaka. Maciek mówi cały czas się dupą obraca. To będzie pokoju. Czekaj.
Thank you.
Michałowku grają, jestem. Nie, Nizina wygrywuje 1-0. W medyku? O, jak tam wola? O, Żuchowski, pan wie jakoś? Dobra, zapytam się, to dam znać. 1-0 dla Zabłocki jest. Dobra, nie ustało. Luny, powoli! Jedzie! Patrz, co my tu mamy? A, stop! 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 Stop!
No ja pierdolę! Pierwszym razem chyba na tej szybkiej solarii, tak? 30 metr chyba, tak? Średnio, że ja tam 28, to miał obraz. A za drugim razem turbo głupi chuj. Na ósemce mam 3 razy podeprzeć. Mi jeszcze na ostatnim użółku gazet to poleciał. Ja zamiast się podeprzeć, to ja sobie jechałem za tą linię wyznaczoną i że jeszcze raz jechałem. Kurde, tak.
Dzień
Stawaj po linii! Sorry. Kartkę wyłapał. To nogi poczyma, kurwa, jak... Co to jest? Trzeba rozejrzeć.
11! Mati! Albo niech tam schodzi. Tak, może wąsać. Mniej więcej, mocniej. 70, 75.
Zmiano. Cofaj od razu. Szóstka. Zmiana. Brawo Kamilu. Nie tak poszają, tak? Raz. Jarek gra, bez sensu. Tam ten leci jeden, weź plecakiem, leci już. Dobra, już jeden poleciał, czekaj, ej, teraz już zostań! Tak, już zostań. Dobra, już! Gospoda. Czerwona! Co? Pomóż! Pomóż!
Pysk! Widzieli już cztery, dwie czerwone bym dał, żeby nauczyć ich. A nawet trzy. 21 powinien dostać czerwone. Od was, znaczy od gospodarzy, 21 od gości, Bogdan powinien dostać. To jest go... No to jest piłka, no faulowany był, chciał mu dać żółtą kartkę do bitki. No nie ma, że oni go do sprawiedliwość wymierza. Tak, wynik mają wszystko tego, no fałdu, no. Ale nie do bitki. Lewy ruch! Hej!
Jeszcze jeden, no. Jeszcze zostało 5 minut. Tak. Tak, do połowy było. Wszystkich sympatyków naszej amatorskiej, niskiej, B-klasowej, A-klasowej czy okręgówkowej piłki, bo ci ludzie tutaj bacznie obserwują sobie. No, mecz pewnie wygrany, ale specjalnie nie jestem jakoś zadowolony z samej gry. Mieliśmy mały problem z tym, żeby wejść w to spotkanie na swoim poziomie przede wszystkim. Nie wiem, może troszkę brakowało gdzieś tej motywacji, która była w poprzednich spotkaniach. Z racji tego, że gdzieś już tam ten awans mamy zapewniony, to możliwe, że tej motywacji gdzieś zabrakło, ale
Mogło być tych bramek troszkę więcej, nie ukrywam. Z tyłu solidnie, raczej drużyna Dmikowic nie zagroziła nam zbytnio, ale mimo wszystko życzę chłopakom powodzenia w przyszłym sezonie. Mecz delikatnie zaostrzony, ale to się zdarza w tych ligach. Dziękuję bardzo.